Zacznę króciutko od tego, gdzie szukać w ogóle inspiracji i dlaczego ważne są opisane wszystkie poszczególne elementy aranżacji wnętrz. Czyli mam tutaj taką gotową kopię budżetu, na którym pracujemy, który też Wam udostępnię, będziecie mogli sobie pobrać. Jest to zrobione na zasadzie trzech pakietów, czyli tak naprawdę jedno i to samo wnętrze można wykonać w różnym budżecie. I nawet jeżeli mamy tych pieniędzy bardzo dużo i chcemy zrobić wszystko elegancko, fajnie i nam się wydaje, że naprawdę na 100% tych pieniędzy nam wystarczy, to okazuje się, że jak robimy wyceny, jak widzimy, ile tych elementów jest, a tych elementów potrafi być dużo, zobaczcie, tu jest taki uproszczony budżet, i mamy 135 pozycji łącznie, a tak naprawdę przy większej realizacji, przy większym domu, na przykład takim 100-metrowym, potrafi tych pozycji być 150-200, przy domu, który ma 200 metrów i na przykład im więcej zresztą pokoi, tym więcej jest tych pozycji. I te pozycje razy nawet małe kwoty, one powodują, że ten budżet robi się nam bardzo duży. I jak przychodzą do mnie klienci, w sprawie właśnie projektu, żeby im pomóc i tak dalej, to my zaczynamy pracę właśnie od tego, żeby stworzyć taki budżet, żeby rozpisać sobie te rzeczy, ale żeby to zrobić, trzeba to zrobić na podstawie wytycznych projektowych, czyli tak naprawdę Waszych potrzeb, co wy dokładnie potrzebujecie, tak? Ile macie tych pokoi, ok, ile będziecie potrzebowali drzwi, ok, ile metrów kwadratowych macie podłogi, ok, ale co tam będzie? Co Wy tak naprawdę chcecie tam włożyć. Dlatego wcześniej miałam live o stylach, o tym jak łączyć, żebyście się zastanowili, co chcecie mieć, w jakiej stylistyce chcecie mieć to wnętrze urządzone. Czyli jeżeli mamy na przykład salon, to oprócz tego, że mamy sofę, możemy mieć narożnik oczywiście, możemy mieć jeden fotel albo dwa, możemy mieć pufki, możemy mieć dywan, możemy mieć jakąś wykładzinę, możemy mieć jakieś nietypowe stoliczki kawowe, możemy mieć stoliczki takie pomocnicze. Tych elementów może być bardzo dużo. Grafiki, obrazy, kwietniki, jakieś regały, witrynki, kredensy. I te wszystkie elementy, jeżeli my sobie nie zaplanujemy mniej więcej, co byśmy chcieli włożyć, a tak naprawdę to też zależy od tego, czy nam się to wszystko zmieści, no to nie będziemy w stanie policzyć tych kosztów. I żeby zrobić to dobrze, to tak naprawdę powinniśmy wziąć kartkę papieru, bądź możemy wziąć tego Excela, który ja Wam później udostępnię, i po kolei zacząć wypisywać sobie wszystkie pomieszczenia, które będziecie musieli zaaranżować. Czyli na przykład przedsionek, holu. Jeżeli macie mały przedsionek i jeszcze jakiś korytarz, to wszystko wymieniamy. Łazienka. Ile tych łazienek? Łazienka jedna, łazienka druga. Toaleta, salon z jadalnią, może jadalnia jest osobno, może jest razem, kuchnia, może salon z kuchnią. Najlepiej te wszystkie pomieszczenia wymienić, zobaczcie, sypialnia, pokój dziecięcy, jeden czy dwa, może bawialnia, często też robimy oprócz pokoi dziecięcych, pokoje do zabaw, gabinet, garderoba, jedna, dwie, przy sypialni, obok i tak dalej. Jeżeli my te pomieszczenia wypiszemy, to będziemy mogli sobie po kolei w rubryczki wpisywać wszystkie przedmioty, które są nam tam potrzebne. Możecie to zrobić z tego wzoru, on jest bardzo ogólnikowy. Ja też powiem o większej ilości szczegółów, które możecie tutaj wprowadzić. I później opowiem też o tym, jak kształtować, skąd brać w ogóle te ceny. Na początku nie jest to proste i może jak ja będę opowiadała, będzie się wydawało to proste, jak do tego usiądziecie, to nie daj Bóg, będziecie sobie wyrywać włosy z głowy, chociaż bym tego nie chciała. Ale ze spokojem, pamiętajcie, że ja to robię już bardzo, bardzo długo. Nie mówię, że 12 lat, bo budżet wprowadziłam bodajże chyba 6 czy 7 lat temu. Wcześniej nie pracowałam na tak szczegółowych budżetach. Ale to jak gdyby pozwala uzyskać efekt wow, ale w kwocie, którą posiadamy. I nawet jeżeli tych pieniędzy mamy za mało, bo tak bardzo często się zdarza, za chwilę powiem, co to znaczy za mało, to możemy rozpisać sobie tak zwane dwa budżety, czyli budżet podstawowy, na przykład w jednej linijce, i budżet dodatkowy, czyli te elementy, które będziemy mogli kupić później. W budżecie podstawowym muszą się zawsze znajdować takie rzeczy, które są niezbędne do tego, żebyśmy się przeprowadzili, jeżeli nam zależy, żeby właśnie żeby szybko się przeprowadzić do wnętrza. Czyli podłogi, drzwi, listwy wykończeniowe, chociaż bez nich też teoretycznie można żyć, no ale powiedzmy, że jak już mamy drzwi, to listwy też będziemy mieli. Żeby była zrobiona łazienka, jeżeli mamy kilka łazienek, to przynajmniej jedna musi być, wiadomo, zrobiona. Żebyśmy mieli gdzie zjeść, może jakiś stół, krzesła,
jakaś sofa, łóżko, chociaż też widziałam realizację dużych domów, gdzie osoby spały na materacach na podłodze, bo nie wystarczyło na łóżko, a nie chciały kupować jakiegokolwiek. No to jest wszystko kwestia bardzo indywidualna, ale no bez kuchni nie ugotujemy, bez łazienki się nie umyjemy, także musimy to mieć. I jeżeli tego budżetu mamy mało, to musimy skupić się właśnie na tych pomieszczeniach. Jeżeli chcemy wykończyć całość, czyli meblować sobie, nie wiem, za pół roku, to też przydałoby się, żeby już w tym pierwszym etapie, jak przychodzi ekipa remontowa, żebyśmy te podłogi mieli położone wszędzie. Kolejna ważna rzecz to jest elektryka. Czyli jeżeli kupujemy mieszkanie bądź dom w stanie deweloperskim i gniazda już są ustalone, wypusty kablowe już są i nam to nie przeszkadza, gdzie one są, no to dobrze by było, żeby wszędzie znalazła się chociaż jedna lampa, żeby można było do tego pomieszczenia wejść, ewentualnie coś tam stawić i posprzątać, żeby nie wisiała sama żarówka, bo też się to może źle kończyć, więc oświetlenie jest też takim elementem, który warto zaplanować wcześniej i przeznaczyć chociaż minimalną kwotę na samym początku. I teraz tak. Podłoga, drzwi, listwy omówiłam, elektryka, czyli nasze oświetlenie będzie. Kolejna ważna rzecz to są parapety i grzejniki. Nie zawsze one są w standardzie. Jeżeli nie są w standardzie, to grzejniki potrafią wygenerować dosyć duży koszt. I do obliczenia mocy grzejników najlepiej posiłkować się jakąś firmą instalacyjną, która może nam to przeliczyć. Możemy powiedzieć, jaki mamy budżet, albo możemy tego nie mówić, ale powiedzieć, że chcemy mieć jakieś ekonomiczne te grzejniki. Albo wybrać sobie, jakie nam się podobają i poprosić o dwie wyceny. I osoba, która się zajmuje instalacjami, policzy nam, jakie moce tych grzejników są potrzebne i to też powinniśmy zawrzeć w naszym budżecie. Parapety. Często w stanie deweloperskim tych parapetów nie ma, więc musimy też podjąć decyzję, czy chcemy kamienne, czy chcemy, żeby to był parapet drewniany, czy może jakiś konglomeratowy. No, opcji jest bardzo dużo. Też warto wybrać się do sklepu i zapytać się, co ile kosztuje, dlatego że te rozpiętości w cenie mogą być duże. Zupełnie inaczej będzie kosztował jakiś drewniany albo z PCV, a zupełnie inaczej kamienny, będzie o wiele droższy. Więc jeżeli mamy rzut od dewelopera, to z tym rzutem, z wymiarami najlepiej przejść się po tych sklepach i te informacje zdobyć i też sobie tutaj wpisać. I teraz ja tak pokrótce przyjadę. Aha, jeszcze może o tej robociźnie powiem. I teraz tak, ja tutaj mam wrzucone do jednego worka robociznę, ale tak naprawdę tutaj bardziej mi chodzi o to, że nie tylko praca wykonawców, ile będzie kosztowała, ale też wrzucam tutaj farby, kleje, folie i te wszystkie materiały wykończeniowe, które są niezbędne do zrobienia aranżacji, dlatego że jeżeli będziecie chcieli sami to policzyć, to ok, możecie to zrobić. Zobaczcie, są na przykład takie kalkulatory. To jest kalkulator budowlany, czyli kb.pl. Ja później Wam linki wrzucę. I tutaj można sobie ogólnikowo, zobaczcie, weźmy sobie na przykład łazienkę, powpisywać metry podłogi, metry ścian, o tym za chwilę powiem, i przejść do kalkulatora i po kolei sobie przeliczyć różne rzeczy, albo policzyć ile farby i tak dalej. Ale najlepiej by było dla Was, ponieważ zobaczycie, że w tym kosztorysie jest strasznie dużo pozycji do zrobienia, byłoby, aby to wyceniła Wam firma, ekipa remontowa. Czyli poprosicie ją do tego lokalu, bądź wyślecie im rzut, powiecie jaka jest wysokość tego, żeby oni mogli policzyć obwód razy wysokość i oni Wam dokładnie powiedzą, ile tych farb jest potrzebnych i ile one będą kosztowały. I teraz cena tych farb będzie zależna od tego, jakiego producenta i jaką farbę wybierzecie. Więc też zamiast czytać godzinami o tym, chyba że chcecie i macie na to czas, możecie też się zapytać swojego wykonawcy, z jakich farb on najczęściej korzysta, które są najlepszej jakości, które najłatwiej się na przykład czyści, albo stosunek jakości do ceny. I oni Wam to wszystko policzą. I najlepiej, jeżeli cały zakres właśnie położenia desek, podłóg, paneli, listew, wykończenie ścian, szpachlowanie, tynkowanie i malowanie, niech oni to wyliczą, a nie Wy, bo to zajmie Wam naprawdę zbyt dużo czasu, a Wy musicie i tak podjąć decyzję co do wyboru poszczególnych elementów aranżacji wnętrz. Ja tylko luknę, czy wszystko jest ok. Widzę, że jest ok. Dobra, fajnie. Widzę, że widzicie mój budżecik, który mam nadzieję, że tutaj głosu nie stracę, bo coś mnie gardło bolało.
I teraz zobaczcie, podstawowe rzeczy. Przedsionek, szafa, jakieś siedzisko, jakaś pufa, lustro, lustro w ramce, lustro klejone. Jakie byście chcieli mieć? Jeżeli klejone, to możecie się zapytać o to szklarza. Możecie poprosić, żeby ekipa remontowa wysłała zapytanie do jakiejś firmy zaprzyjaźnionej i szklarz po prostu Wam to u nich wyceni, oni podadzą Wam cenę, jeżeli nie chcecie robić tego samodzielnie. Oświetlenie. O tym też często zapominamy. Czy to jest jedna lampa, czy to są dwie lampy, ile źródeł światła, czy jest ciemno, czy jasno. Jeżeli nie mamy okien, to bardzo często jedna żarówka, jakaś 60-watowa na stare oczywiście, może Wam nie doświetlić, więc tutaj musicie wziąć pod uwagę, co potrzebujecie. Wieszaki, łazienka, płytki podłogowe, płytki ścienne. Jeżeli chcecie z klucza to zrobić, czyli ogólnikowo policzyć, jeszcze nie wiecie, jakie płytki, to wystarczy, że policzycie metry podłogi plus zapas około 15-20% i ściany, czyli szerokość ściany razy wysokość i dodać wszystkie ściany do siebie. Kiedyś na live'ie też pokażę, jak to zrobić. I na podstawie tego będziecie wiedzieli, ile metrów macie ścian w łazience plus 15-20%. Jeżeli byście nie chcieli mieć płytek do samego sufitu, to później sobie najwyżej te kwoty zmniejszycie, ale na razie policzcie całościowo, żeby ten budżet zamknąć, bo jeżeli będziecie wchodzili na samym początku w każdy detal, to zmęczycie się i możecie przestać po prostu to robić. Żeby tego efektu uniknąć, starajcie się wypełnić cały kosztorys nawet z jakimiś mniejszymi lukami, ale nie skupiać się, żeby każdy detal już na samym początku wypełnić. To będziecie mogli tą wiedzę zdobyć później i to uzupełnić. Jeżeli będziecie już znali na przykład płytki, czyli będziecie mieli na przykład 3 rodzaje płytek, albo jakąś listwę dekoracyjną srebrną gdzieś będziecie chcieli włożyć, albo będzie jakaś mozaika na zamówienie, to oczywiście później będziecie musieli to przeliczyć, dlatego że cena ulegnie radykalnej zmianie. Jeżeli na przykład, zobaczcie, tu mamy pierwszą grupę cenową, czyli mamy nasze wnętrze, tam powiedzmy około 90 metrów kwadratowych, mamy 7 chyba czy 8 pomieszczeń, w tym niektóre bardzo malutkie. I tutaj mamy 80 zł za metr kwadratowy płytek. To jest bardzo tanio. Oczywiście można dostać też taniej, ja nie mówię, ale powiedzmy, że to jest gres, lity w masie i nie jest Chin. Że da się jeszcze kupić go w jakiejś tam promocji. I teraz my tu mamy uwzględnione tylko dwie pozycje. Jeżeli pojawią się jakieś dodatkowe rzeczy i na przykład odejdzie nam kawałek ściany, to będziemy te metry kwadratowe musieli odjąć i wpisać sobie na przykład tutaj pozycję mozaika. Mozaika. Jeżeli ją wpiszemy, to tu musimy podać metraż, a tu musimy odjąć ten metraż. I oczywiście wpisać cenę za metr kwadrat. Mozaiki średnio zaczynają się od 300-600 zł za metr kwadrat. Tak, one są bardzo drogie. Jak widzicie w sklepie, cenę mozaiki na przykład 80 zł albo 100 zł, to jest cena najczęściej za jedną sztukę. Czyli taką płytkę około 30x30, ale to wszystko zależy od prawdziwej mozaiki. Ja to na chwileczkę cofnę. Miska WC z deską wolno opadającą. Pytanie, czy chcecie mieć taką deskę i miska też wymaga, jeżeli ma być podwieszana, musi mieć stelaż podtynkowy. Do stelaża potrzebujemy przycisk, czyli jak kupujemy cały komplet, to nie patrzymy tylko na cenę samej miski i na przykład widzimy miskę za 1000 zł albo 1600 i mówimy, o, to jest dobra cena. Okej, dobra cena, tylko jak doliczymy te wszystkie dodatkowe elementy, to na przykład wyjdzie 3600, no i wtedy będziemy na przykład zdziwieni. Jeżeli mamy te pieniądze, nie ma problemu, możemy kupować, ale jeżeli nie mamy, to gdzieś na coś nam innego zabraknie, więc to trzeba wziąć pod uwagę. Umywalka, tak samo, ona też ma zawory, ma syfon. Zwróćcie uwagę, że cena kompletu umywalki to nie jest sama miska, tylko wszystkie inne elementy, które do tego dochodzą. Szafka podumywalkowa. Szafki podumywalkowe, nawet gotowe, kosztują średnio takie troszeczkę większe, 1500-2000. Na zamówienie raczej od 2-3-4000. Wszystko zależy, z jakiego materiału byście chcieli je wykonać. Jeżeli blaty są kamienne, jeżeli fronty są wylakierowane, jeżeli są nietypowe jakieś materiały, to naprawdę te szafki potrafią kosztować dużo, a jeżeli chcemy, żeby one długo wytrzymały, to też dobrze, żeby one były z dobrych materiałów. Bateria umywalkowa. Jaką byście chcieli mieć? Taką, która wychodzi z umywalki, czy taką, która jest nastawiana na blat, taka sztorcowa.
czy byście chcieli mieć baterię, która wychodzi ze ściany. Jeżeli te wychodzi na przykład ze ściany, ona też musi mieć jakieś elementy, zarówno jedna, druga, jak i trzecia, syfon, jakiś stelaż i tak dalej. Czyli jeżeli bateria kosztuje 600 zł, to może te wszystkie elementy, które dodatkowo dochodzą, będą kosztowały 300, 500, 600. Weźcie to pod uwagę, żeby Wam tutaj po prostu niczego nie zabrakło. Zestaw prysznicowy. To może być tylko słuchawka prysznicowa. To może być słuchawka z deszczownicą. To może być system podtynkowy, czyli wszystkie rurki są, cały system jest schowany za ścianą, tak? Może być natynk. Sprawdźcie to dokładnie i zobaczcie, ile te wszystkie zawory i przyłącza, ile to wszystko razem kosztuje, żeby się po prostu nie zdziwić. Z wanną tak samo. Czy będzie miała obudowę, czy nie będzie miała obudowy? Czy musimy specjalne kupić do niej nóżki? Czy mamy na przykład wannę z przelewową, tak? Czyli z tego otworu w wannie wylatuje nam woda, czyli taki system przelewowy wtedy musimy kupić. Tych opcji jest bardzo dużo i warto sprawdzić, ile to wszystko razem nas będzie kosztowało, a nie tylko sam jeden element wanny. Odpływ liniowy, brodzik. Tak samo. To, co na wierzchu widzimy, sprawdzamy sobie cenę, ale jeszcze cały komplet, coś, co się znajduje pod spodem. Ruszt, jakieś wypełnienie, wszystkie elementy, które są niezbędne, muszą tutaj być policzone. Przepraszam. Następna rzecz to jest parawan szklany bądź kabina szklana. Ona może być otwierana, przesuwana, zamykana. Są różne systemy, są elementy konstrukcyjne bardziej widoczne i mniej. Może być tylko walk-in, czyli ścianka, która jest delikatnie przytrzymana poprzez profile i poprzez specjalne wzmocnienie. Sprawdźcie sobie dokładnie, ile te elementy kosztują. Tutaj troszeczkę one są w niektórych momentach zaniżone. Wszystko zależy, gdzie będziecie kupowali, czy to będzie promocja, czy to będzie, nie wiem, Leroy Merlin, czy Łazienka Plus, czy jakieś inne sklepy, które takie wyposażenie sprzedają. Może tylko włoskie produkty będziecie wybierali. Tutaj żadna z tych kwot, które są, nie będzie adekwatna. Chociaż zobaczcie, pomimo, że ja tutaj nie wymyślałam nie wiadomo czego, jak przeszłam do trzeciej grupy, to mamy już 318 tysięcy. I teraz, jak zobaczycie sobie na pozycje poszczególne, to niektóre wcale nie są jakieś wybitnie wysokie. Czyli jeżeli będziecie chcieli mieć jeszcze lepsze materiały, to może Wam to 300 tysięcy na te 80-90 metrów nawet nie wystarczyć. Ale możecie też to zrobić w zupełnie mniejszym budżecie i też wszystko zależy, czy urządzacie dla siebie, czy na przykład pod wynajem. Prezentacja traci ostrość, często jest zamglona. Czy tylko ja tak mam? No właśnie, nie wiem, Agnieszka. Marcin, jak mnie oglądasz, sprawdź, czy ty też masz zamglone. Bo ja tutaj na monitorze widzę i na komórce. Jeszcze sprawdzę na komórce, że ostrość jest dobra. Sekundka. Internet widzę, że jest bardzo dobry. Postaram się może nie ruszać tak za szybko tutaj, nie przesuwać za bardzo tych pozycji, żeby one były lepiej widoczne. I w razie czego, Agnieszka, będziesz mogła też sobie zobaczyć to. Nie chcę mi się odpalić teraz. Będziesz mogła sobie też zobaczyć na takim wzorcowym budżecie całość. I nie wiem, obejrzeć sobie może jeszcze raz tego live'a i poglądać razem. Nie wiem, nie chce mi się tutaj zrobić. Jeszcze zobaczę, czy wszystko ok. I teraz tak, tak samo oświetlenie. Czy mamy sufit podwieszany, czy nie mamy? Sufit podwieszany też najlepiej, żeby nam ekipa remontowa wyceniła. Jeżeli chcemy mieć sufit podwieszany i chcemy mieć oświetlenie podwieszane, to ile tych punktów będziemy chcieli mieć? Jeżeli nie chcemy sufitu podwieszonego, to czy robimy jeden plafon? W łazience jest dużo pary wodnej i
może to powodować przypalanie się różnego rodzaju żarówek czy tam źródeł światła, jakie akurat zastosujecie. Dlatego warto wziąć oprawy z IP44, czyli takie o podwyższonej odporności, żeby po prostu tam się z tymi żaróweczkami nic nie działo. Chyba, że jest to taka strefa oddalona, macie bardzo dobrą wentylację, macie okno i tak dalej i chcecie coś kupić ekonomicznego, to wtedy jeszcze taka zwykła lampa może być. No i nie zdziwcie się, że właśnie takie lampy porządniejsze, no one troszkę kosztują i to potrafią nawet 1000 zł i w górę, żeby tą klasę szczelności mieć i żeby jeszcze estetyka tych lamp była jakaś taka fajna, bo dużo lamp o podwyższonej odporności właśnie na tą wilgoć, takich super estetycznych i w niskiej cenie, to nie widziałam. Lustro może być klejone, może być podświetlane. Jeżeli byście mieli podświetlane, to pamiętajcie, że trzeba powiedzieć o tym elektrykowi, żeby doliczył Wam do zrobienia tego punktu. Możecie też mieć matę grzejną, której tutaj w kosztorysie nie ma. Ona może być na całości lustra, może być, przepraszam, nie mata grzejna, tylko mata, chociaż nie wiem, dobrze mówię, mata, którą nie chodzi mi o ogrzewanie podłogowe, tylko chodzi mi o matę, która byłaby za lustrem, żeby na przykład Wam nie parowało. Jeżeli macie dużo pary w łazience, to możecie sobie włączyć tą matę, ona Wam to lustro ładnie podgrzeje i to też wykonawca mógłby Wam wycenić i jakiś włącznik dyskretny zrobić do tej maty. Ona nie musi, tak jak mówię, ona nie musi być w ogóle na całości lustra. Grzejniki już omawiałam, więc jeżeli chcecie wymienić, to musicie poprosić o wycenę. Pamiętajcie jedną rzecz, jak widzicie cenę grzejnika, to do ceny grzejnika dochodzą zawory i często jest to drugie raz tyle. Czyli widzicie grzejnik za 2000, no to może się okazać, że nie wiem, 1000 zł będą kosztowały zawory albo 1600. Wszystko zależy, jakie te zawory będą, jakie są wymagane. Dodatki. Wszystkie elementy, które są niezbędne na papier toaletowy, na jakieś ręczniki, na szczotkę, na przybory kosmetyczne i tak dalej. Jeżeli nie macie tego pochowanego albo potrzebujecie jakieś rzeczy mieć, to te rzeczy też trzeba tutaj doliczyć w tym budżecie, bo te wszystkie małe, drobne elementy, one będą generowały właśnie tą dużą sumę. I też systemy na okna. Ja może tak ogólnikowo powiem o całym domu. Musicie wiedzieć, czy chcecie mieć zasłony, firany, rolety, plisy, czy chcecie mieć jakieś żaluzje drewniane, bambusowe, metalowe. Posprawdzajcie sobie cenę tych produktów. Najlepiej, jak ktoś też Wam wyceni. Czyli jeżeli ten dom istnieje, niech ktoś przyjedzie, zrobi Wam pomiar, zrobi Wam wycenę. Wtedy będziecie wiedzieli naprawdę, ile to kosztuje i na co możecie sobie pozwolić. A jeżeli budynek nie istnieje, to najlepiej z rysunkiem. Ważne jest, żeby były wymiary ścian i wymiary okien i wymiary od podłogi do dolnej i górnej krawędzi okna. Drugiej łazienki nie będę omawiać, bo jest dokładnie to samo. W małym WC, na przykład, jeżeli mamy jakieś mniejsze pomieszczenia, to tych produktów też może być mniej. Też musimy ustalić, w której łazience mamy wannę, a w której na przykład mamy prysznic. Więc tutaj możecie też zadecydować i sobie tutaj zrobić to. Salon i jadalnia. Sofa, jedna, dwie, potrójna, trzyosobowa, narożnikowa, rozkładana, fotel, jeden, dwa. Ile tego wszystkiego potrzebujecie? Oświetlenie. Najlepiej, jak tych punktów jest więcej. Fajnie jest, jak możecie sobie coś tam przerobić i zapłacić wykonawcy. I na przykład gdzieś w strefie, gdzie macie stół, mamy jedną lampę, czy tam dwie lampy, jakiś punkt oświetleniowy. Drugi punkt oświetleniowy robimy tam, gdzie jest na przykład strefa do czytania. Jeżeli ten salon jest bardzo duży, to tych punktów lepiej, że mamy, lepiej jak mamy ich więcej. Możemy też podświetlić salon LEDami, tak? Profilami LEDowymi w różnych jakichś szczelinach, pod meblami. To też trzeba przewidzieć, co nam się podoba, dlatego że wykonawca o tym musi wiedzieć, żeby to wycenić, żeby elektryk po prostu mógł policzyć sobie wszystkie zmiany, które musi zrobić. A w przypadku mieszkań i domów, gdzie nie ma tej instalacji w ogóle poprowadzonej, no to wtedy nie płacimy za zmiany, tylko za całą instalację. I to też jest komfortowe, bo jeżeli wcześniej się na pewne rzeczy i pewne rozwiązania zdecydujemy, to będziemy mieli takie, jak sobie wymyśliliśmy i tak, jak chcieliśmy po prostu mieszkać. Ale niestety trzeba to wszystko zobaczyć. Teraz tak. Stół, krzesła, jakie rodzaje krzeseł, ile tych krzeseł. Ja wiem, że może trudno wybrać jaki stół, jakie krzesła, jeżeli nie wiemy, jakie one powinny być duże. O tym też zrobię live'a, czyli o funkcjonalności.
Ale no to musicie już po prostu sprawdzić z miarką, jaki tam stół wejdzie, ile tych krzeseł pod ten stół wejdzie i musicie to tak zrobić, żeby naokoło można było przejść. Żeby się nie okazało, że stoi wielki stół, tak duży, że komunikacja jest zakłócona i nie możecie przejść, nie wiem, do części wypoczynkowej. Telewizor, nie przesadzajcie z wielkością. Są odpowiednie parametry, ja też o tym piszę, jak będę kiedyś o tym mówiła i pokażę też na live'ie, jak policzyć sobie odległości pomiędzy sofą, tam gdzie siedzimy, a telewizorem, żeby nie było tak, że telewizor jest tak olbrzymi, a sofę mamy tak blisko, że później wpływa to na nasze oczy, na naszą szyję, że siedzimy jakoś, nie wiem, w ten sposób i później mamy jakieś problemy z zasypianiem albo boli nas głowa, więc tutaj też trzeba uważać, żeby nie przesadzić. Tak samo kino domowe. Czy chcemy to kino domowe, czy nie? Czy chcemy subwoofer mieć? Czy chcemy mieć głośniki wbudowane? Te wszystkie decyzje musimy podjąć szybciej, żeby elektryk po prostu o tym wiedział, chyba że zatrudniamy firmę, która będzie się zajmowała nagłośnieniem. To wtedy możemy poprosić, żeby ona wszystko dla nas wykonała. Tylko to też na samym początku, żeby te kable wszystkie były poprowadzone, żeby ekipa mogła wszystko wykończyć. Dobrze, Agnieszka, mam nadzieję, że już jest lepiej. Cześć, Kasia. Kasia, jak będziesz miała jakieś właśnie... Chociaż nie wiem, jak ja to dzisiaj długo pociągnę, ale jak będziesz miała jakieś sugestie, coś będziesz chciała od siebie powiedzieć, znaczy powiedzieć to może nie dasz rady, ale napisać to... Rozmawiamy o budżecie, jak liczyć budżet. Także jak ktoś dołączył, to właśnie to robimy. Teraz tak, kuchnia. Tutaj trochę chyba przesadziłam z 1000 zł za kuchnię, ale to jest stara kopia budżetu. Oczywiście w IKEA da się kuchnię za 1000 zł zrobić. Tak naprawdę mówię Wam, wszystko zależy od tego, jaki macie budżet. Ale jeżeli chcecie zrobić na zamówienie, w ogóle to jest częste pytanie, a ile to będzie kosztowało? No tak, no ale ja nie wiem, ile kuchnia będzie kosztowała, skoro ja nie wiem, z jakich materiałów, nawet nie wiem, jaka jest duża. Jeżeli kuchnia ma 4 szafki na krzyż, no to ona może kosztować, nie wiem, 3000 zł. Leroy Merlin widziałam nawet za mniej. Tylko pytanie, czy Wy chcecie taką kuchnię? Bo jeżeli Wy chcecie mieć ładną, dużą, wygodną, komfortową, z samodomykającymi się szufladami, z dobrych materiałów, świetnym jakimś, nie wiem, kamiennym blatem, no to sam blat będzie mógł Was kosztować, nie wiem, 16-18 tysięcy. I bardzo mało osób wie, ile to wszystko ze sobą kosztuje, dlatego musicie to wszystko przewidzieć i też w tym budżecie zrobić. I żeby to zrobić, najlepiej pójść z rzutem właśnie do firmy stolarskiej, jeżeli robicie to wszystko samodzielnie i nie macie projektu, a zakładam, że teraz oglądacie i chcecie właśnie to zrobić samodzielnie, żeby Wam te wszystkie rzeczy policzył i pokazał materiały, ewentualnie zrobił Wam 2 wyceny, żebyście mogli coś wybrać, a żeby jakość na tym nie ucierpiała. Tak samo oświetlenie. Jakie mamy oświetlenie? Nie tylko ogólne, ale też pod szafkami. Ja zawsze stosuję podświetlenie LED-owe w profilach firmy Kluś. Nie wiem, czy Maciej tutaj jest, zaraz zobaczymy. Jest Maciej. Link do firmy Kluś już chyba Wam wysyłałam. Także najwyżej podlinkuję jeszcze raz. I możecie wybrać sobie i grubość tego profila, albo możecie poprosić firmę stolarską, żeby Wam dobrała ten profil. Ja najczęściej stosuję taki profil, który jest mikro, ale taki cieniutki, malutki i w środku wkładamy pasek LED-owy. I teraz kolejna taka obawa i obiekcja osób, chociaż teraz już się rzadko to spotyka, znaczy te obiekcje, to jest taka, że jak włożę LED, to on będzie zimny. I wszyscy myślą, że oświetlenie LED-owe jest oświetleniem zimnym, a oświetlenie LED-owe może być ciepłe, zimne, neutralne, tak samo jak każde inne oświetlenie. I wszystko zależy od tego, jaki pasek będzie LED-owy włożony, ile kelwinów tam będziemy mieli. Więc jeżeli chcemy taką barwę mieć stosunkowo białą, neutralną, no to możemy zrobić 4000. Ja najczęściej korzystam z 3500, ale to naprawdę wszystko zależy. Żarówki potrafią mieć takie nasze stare, chyba 2200, 2,5. Jeżeli się mylę, to możecie mnie poprawić, bo już teraz nie pamiętam. One są bardzo ciepłe i żółte. Ale w większości realizacji w domu, w biurze i tak dalej mam około 3500, więc to się naprawdę sprawdza. Sprzęty. Sprzęty mogą kosztować, słuchajcie, tutaj też mam jakoś mało. Ostatnio chyba najmniejsze budżety robię na 6000, ale raczej to jest więcej. Wszystko zależy, jakie będziecie mieli sprzęty. Czy lodówka ma być side by side, czyli taka otwierana, nie wiem, z kostkartką, czy bez.
jakie będziecie mieli sprzęty, jakiej marki, jakiej firmy. Mogą być sprzęty za 40 tysięcy, mogą być sprzęty nawet za 100 tysięcy, tak? Musicie tak sobie to dobrać, żeby na wszystko Wam wystarczyło. Zakładając, że kuchnia na przykład kosztuje, nie wiem, 25 tysięcy, a z blatem kamiennym 35 tysięcy albo 45 tysięcy, taka nieduża, no to musicie dołożyć jeszcze ileś na te sprzęty. I też osoby o tym często zapominają albo zakładają, że jak ktoś im podaje cenę za kuchnię, to tam jest sprzęt. No sprzęt trzeba jeszcze kupić i on też ileś musi kosztować. Sypialnia. Łóżko. Czy ma być to łóżko takie zwykłe, tradycyjne, drewniane, tapicerowane, kontynentalne, czyli takie wyższe. Materac może kosztować więcej niż łóżko i teoretycznie nawet powinien, dlatego żeby się nam dobrze spało. Musicie wybrać te elementy i one też naprawdę potrafią generować jakiś duży koszt. Zobaczcie, tutaj jest 500 zł, ale to jest IKEA, tak? Ja nie mam akurat materaca, który kosztuje 500 zł i nie polecam kupować takich, ale też musicie wiedzieć, ile chcecie wydać na ten materac i trzeba go wziąć pod uwagę. Czy chcecie mieć skrzynię w tym łóżku? Też musicie wziąć pod uwagę. Stoliki nocne. One potrafią mieć naprawdę przeróżne ceny. Można też zrobić je na zamówienie. Lampki nocne. Wiszące, stojące, kinkiety. Elektryk też musi wiedzieć, jakie punkty ma Wam zrobić, jeżeli chcecie coś przerobić. Oświetlenie sufitowe. Wcale to nie musi być lampa centralnie nad łóżkiem. Chociaż deweloper pewnie i tak Wam tak to zrobi. No ale możecie to przerobić, zostawić, ale musicie wziąć to pod uwagę, no żeby ta część była doświetlona. Jeżeli macie szafę, jedyną szafę i nie macie garderoby i ta szafa znajduje się w sypialni, no to to oświetlenie musi doświetlić tą szafę, że jak ją otworzycie, żebyście widzieli, co jest w środku. Więc ewentualnie, jeżeli szafa ma mieć jakieś podświetlenia, też musicie wziąć ją pod uwagę. Mogą być komody, telewizory, mogą być toaletki, przeróżne sprzęty. Pamiętajcie, żeby tutaj te wszystkie elementy wypisać. Pokój dziecięcy, czyli wszystkie podstawowe rzeczy, oprócz łóżka, oczywiście materac, stoliki jakieś nocne, jedno albo dwa, zależy czy są, czy tylko jedno dziecko, czy dwoje dzieci. Komody, szafy, regały, lampy, kinkiety, jakieś pojemniki, te wszystkie elementy tutaj się powinny znaleźć. I nawet jeżeli robicie to bardzo ekonomicznie, nie wiem, z IKEA albo z jakiegoś innego sklepu, chociaż dużo fajnych rzeczy jest też polskich producentów w internecie, można znaleźć te rzeczy na Dawandzie, jeszcze gdzieś, znaczy no tych miejsc oczywiście jest dużo, też na Allegro jest dużo ciekawych rzeczy, no to postarajcie się wrzucić do katalogu. Ja będę prowadziła takiego live'a, który będzie na temat inspiracji, gdzie je szukać, jak je zbierać i tak dalej, to tam właśnie to wszystko sobie powkładajcie, pospisujcie, bo wtedy będzie Wam łatwiej wymienić ilość tych wszystkich produktów, a co za tym idzie, jeżeli będziecie mieli listę potrzebnych elementów, to będziecie mogli powpisywać sobie tutaj ceny. Możecie też zrobić tak jak ja, że zrobić sobie pierwszą grupę, drugą i trzecią, czyli jak uzbieram tyle, to zrobię za tyle, jak nie, to za tyle, tak? Albo za jeszcze więcej. Więc możecie sobie jakieś alternatywne budżety zrobić, o ile macie czas na to, żeby te pieniądze zgromadzić i nie musicie zaczynać remontu wczoraj. Jak to niektórzy mówią, że projekt jest na wczoraj. Gabinet. Co chcecie mieć w gabinecie? Jeżeli go macie, garderoba, tak samo. Tutaj z pomocą przyjdzie Wam jednak stolarz, będzie ciężko Wam samodzielnie to ocenić, chyba że kupujecie meble gotowe, czyli znowu na przykład z IKEA. Wtedy możecie sobie rzeczywiście pojechać, policzyć, sprawdzić centymetry. Oczywiście wymaga to mnóstwa nakładu czasu. W ogóle zrobienie takiego kosztorysu to jest mnóstwo czasu. Ja nie mówię, że to będzie proste i w 3 minuty to zrobicie, ale pokazuję Wam, na co musicie zwrócić uwagę i o czym mało kto właśnie pamięta. Kolejna ważna rzecz to są źródła światła, czyli właśnie te nasze żarówki, nie wiem, LED-owe, świetlówki, czy jakiekolwiek inne, czy żarniki jakieś ozdobne. O tym też zapominamy. Warto sprawdzić sobie, ile tych lamp mamy, ile będziemy potrzebowali tych elementów. To też może dla nas zrobić firma oświetleniowa, o ile kupimy to w danej firmie. Czyli też warto wziąć sobie na przykład wszystko razem w jednym sklepie w pakiecie, żeby mieć to wszystko podobierane. I oprawy. Oprawy takie jak włączniki do oświetlenia, do rolet, do żaluzji i oprawy ramki do gniazd prądowych.
Jeżeli tego nie ma w stanie deweloperskim, też musicie to wybrać i też potrafią być przeróżne ceny. Możecie się posiłkować cenami z internetu albo marketowymi. Możecie poprosić elektryka, żeby Wam pomógł i wycenił. On może też za Was to kupić w hurtowni elektronicznej, dobrze mówię? Elektronicznej czy elektrycznej? Elektronicznej. I wtedy nie będziecie musieli sami tego wszystkiego liczyć. On to zrobi oczywiście na podstawie dokumentacji. O ile tą dokumentację... Cześć Kasia. O ile tą dokumentację w ogóle macie. Bo jeżeli macie taki jakiś ubogi rzut bez nawet wymiarów, to będzie problem i z wyceną na przykład wszystkich rzeczy na okna, o których mówiłam, i z wyceną właśnie robocizny i tak dalej, więc no dobrze by było, żeby jednak od osoby, która to mieszkanie Wam sprzedała, uzyskać takie rzeczy. No i najlepiej, żeby właśnie elektryka też tam była. Z takich rzeczy nietypowych, dodatkowych, które się mogą jeszcze pojawić, to na przykład ogrzewanie podłogowe, że będziecie chcieli sobie dodatkowo zrobić, czyli będzie trzeba skuć posadzkę, chyba że jej nie macie, to wtedy będzie robione to od podstaw. Zmiany wszystkie elektryczne, czyli właśnie dodatkowe punkty, profile LED-owe, gzymsy, jakieś listwowania, jakieś dekoracje, w zależności od tego, jaką stylistykę chcecie uzyskać. Tapety, masy betonowe, płyty betonowe. Te wszystkie dodatkowe elementy, one też się tutaj powinny znaleźć. I też jeżeli wiemy, że na przykład za łóżkiem znajduje się jakaś tam masa albo jakaś tapeta, bierzemy metry kwadratowe, wpisujemy sobie, dowiadujemy się, jaki musi być zapas, albo na przykład ile rolek tej tapety musimy kupić, albo ile metrów kwadratowych tej masy musi być położone. I też dowiadujemy się, jaka jest cena, wtedy jaka cena nam wychodzi za metr kwadrat i możemy wpisać. O to też możemy poprosić sprzedawców. Także tak to wygląda. Jutro to chyba będę leżeć cały dzień w łóżku. Mam nadzieję, że wszystko mam. Dajcie znać, czy macie jakieś w ogóle pytania. Jeżeli nie będzie pytań, to ja przejdę dalej. I teraz tak bardzo szybciutko pokażę Wam kilka takich narzędzi, które Wam ułatwią spisywanie tych produktów, żeby później wydobyć z tych produktów, które naprawdę chcecie, ceny. Ja o tym będę mówiła szerzej w live'ie na temat inspiracji, ale zobaczcie. Możecie sobie założyć konto na Pinterestie. To jest darmowy profil, portal, na którym możecie sobie wkładać, przepraszam, różnego rodzaju zdjęcia, inspiracje, jakieś rozwiązania techniczne. Może to być homebook, na którym też możemy sobie tworzyć takie katalogi i różne elementy wkładać, a nawet inspiracje wnętrz, które nam się podobają, więc to też jest bardzo praktyczne. Możemy wykorzystać sobie Google Keep i wkładać tam, robić jakąś notatkę, wkładać zdjęcie, opisywać, co nam się spodobało i tak dalej. Także naprawdę możemy tych rzeczy, ja tutaj właśnie miałam Google Zdjęcia jeszcze, ale to już nie będę Wam prywatnych zdjęć pokazywać. I w Google Zdjęcia też możecie sobie takie rzeczy powkładać. Dzięki temu później będzie Wam łatwiej te wszystkie produkty, które tutaj trzeba włożyć, odnaleźć, że naprawdę je potrzebujecie. Kurs jest bardzo fajny, bo tak jak mówiłam na samym początku, przeprowadza laika przez wszystkie kroki, które musi wiedzieć przed rozpoczęciem aranżacji, czyli jak zaplanować tą aranżację, gdzie szukać inspiracji, jak sobie poradzić z funkcjonalnością, jak poradzić sobie z doborem kolorystyki i stylu, jak dogadać się i znaleźć w ogóle stolarza i ekipę remontową. Opowiadam też o elektryce, czyli jak sobie pozaznaczać nawet ręcznie, jeżeli się w ogóle nie znamy na elektryce, jak to wszystko pozaznaczać, żeby dostać bardziej rzetelną wycenę i żeby ekipa remontowa, która będzie nam wykańczać mieszkanie, żeby sobie z tym wszystkim poradziła. I to wszystko jest właśnie w tym kursie i te trzy osoby, o których mówiłam, czyli dwie panie Anie i Natalia, wygrywają ten konkurs, także serdecznie im gratuluję. Oczywiście nie wiem, czy one oglądają, czy nie, ale później do tych osób napiszę. A już tak naprawdę od wczoraj, powinno już to ruszyć, ale ruszy pewnie jutro, będzie można kupić mój kurs taniej. Ja zaraz Wam pokażę mój kurs, gdzie on tutaj będzie. Tutaj jest platforma kursowa, na której właśnie te kursy mam.
Kurs jest sprzedawany w 3 pakietach. Na pakiet drugi, na pakiet trzeci będziecie mogli dostać aż 300 zł rabatu. Także link będzie oczywiście, będziecie mogli sobie wejść. Pakiet drugi, w pakiecie drugim i w pakiecie trzecim, w przeciwieństwie do tego podstawowego, jest dostęp do grupy, w której przez miesiąc będę odpowiadała na Wasze wszystkie pytania i komentarze. Bardzo możliwe, że też zrobię live'a, jeżeli będziecie chcieli, żebym tylko dla Was udzielała wszystkie informacje i odpowiadała na wszystkie Wasze pytania. W pakiecie trzecim dodatkowo każda osoba, która wykupi ten pakiet, będzie miała konsultację jeden na jeden tylko ze mną i będzie mogła online ze mną porozmawiać i postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania tej osoby nurtujące. Ta zniżka będzie tylko na pakiet drugi tylko dla 20 osób, a na pakiet trzeci tylko dla 10 osób, bo nie jestem w stanie w najbliższym czasie więcej jak gdyby tych konsultacji niż 10 zrobić. Ona ruszy jutro, będzie do tego bodajże chyba kupon taki zniżkowy, rabatowy, który podam. No i te osoby, które będą pierwsze na to się załapią, także gorąco zachęcam. Postaram się jutro o tym napisać, może też zrobię jeszcze live'a. Ja Wam dzisiaj dziękuję. Widzę, że dodatkowych pytań nie ma. Ja Wam dzisiaj dziękuję, tak jak mi niektóre osoby pisały, nie mogły uczestniczyć w tym live'ie, także będziecie mogli sobie wejść i spokojnie na tego live'a zobaczyć też w całości później. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania i mogłabym na nie odpowiedzieć, to możecie je zadać. Postaram się jutro albo pojutrze na te wszystkie pytania odpowiedzieć. A teraz serdecznie i gorąco Wam dziękuję i mam nadzieję, że do zobaczenia za tydzień. Za tydzień będzie live, z tego co pamiętam, dotyczący właśnie inspiracji. Czyli jak je zbierać, gdzie ich szukać, jak sobie poradzić z całą aranżacją, jak powybierać te elementy, jaki proces w ogóle zrobić, żeby podjąć decyzję, dlatego że bardzo dużo osób ma problem właśnie z podejmowaniem decyzji. Ja za Was tych decyzji nie podejmę, ale pokażę, jak ja działam, jak ja pracuję i może Wam się to przyda. Także do zobaczenia w następny wtorek i gorąco dziękuję. Oczywiście zachęcam do udostępniania, także koniecznie wyślijcie ten link. Jeżeli oglądacie na Agnieszka Pasieka Damek, bo jeżeli oglądacie na grupach, no to wiadomo, że tego nie udostępnicie. Także pozdrawiam gorąco i do zobaczenia.